Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i jesteśmy znowu w grze Sąsiedzi z Piekła Rodem. W takim też wypadku dzisiaj właśnie 100% wiemy wszystkie poziomy. Ile by to nie, po prostu nie zajęło, pokażę wam wszystkie po prostu dzisiaj już w jednym. Oczywiście będę wycinał te podejścia takie nieudane, że tak nazwę. Zobaczycie tylko już te sukcesy całkowite, wiecie. A, muzyczka się skończyła. No wiecie, na zasadzie udało się to, udało się tamto czy coś. Tak więc zaczynamy. I z góry powiem, że akurat telemaniaka jestem prawie pewien jak rozwiązać, więc spróbujemy. Jeszcze nie wiem, to był ten odcinek, gdzie on żłopał piwo, siadł na knapie, żłopał piwo, siadł na knapie. No to akurat jest dziecinnie proste, powiem wam szczerze. Podejrzewam, że jedyne co źle zrobiłem to jajko. Więc spróbuję jajka użyć po tym, jak już weźmiesz se piwską, wiecie, to zatrucę, że tak nazwę, i po prostu, no, wracając już z następnym świeżym po wizycie w klozecie, wtedy po prostu zobaczy jajku. Jeśli wszystko jest zgodnie z tym, o czym myślę, to powinno się nam udać. Brawo ja, nie przygotowałem sraj taśmy. Dobra, przy okazji czy będzie wystarczająco łapków? 1, 2, 3, 4. To jest trzeci, czwarty, piąty. Brakuje mi jednego jakby. Ale może ja po prostu czegoś nie kojarzę czy coś. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy wszystko dobrze przygotowałem, czy nie. Dobra. Pewnie jest wszystko dobrze, tylko ja jak zwykle coś pomieszałem, ale... No, wiecie, ja pewnie nie mogę być jak zwykle, więc... Ej, bezpiecznie będzie po prostu... Mieć nadzieję, że niczego nie pogubiłem. Nie no, ale to był taki prosty poziom, że wątpię, żeby tutaj było coś tak schowane, że aż nie będę pamiętał, dobra? Zajmij się jajkiem w takim wypadku, kiedy on idzie żłopać piwo ze środkami na przeczyszczenie. No, biegnij szybciej, sąsiad. W tym czasie my zajmujemy się oczywiście kanapą. Czyli tutaj kombo dwóch pułapek. Nawet jeśli jest pojedyncza, to daje po prostu efekt jak dwie. I teraz czy mnie złapie, czy nie? Nope. Więc albo się uda, albo nie. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że się uda, wiecie co, no. Nie będę ukrywał. Nie chciałbym po prostu, żeby cały mój trud poszedł na marne. Chociaż tu dobra, to jest jeden trud jeszcze akurat. W tym przypadku to jest najprościej w świecie intuicja. Ale no, w przypadku kolejnych epizodów to już nie wiem jak będzie. Najprościej w świecie. Okej. Kurzył się znowu, teraz mam telewizor. Szybciej sąsiad, nie mamy całego dnia. W szczególności ja nie mam, bo ty może masz. I uwaga, uwaga, 72 plus 25 plus 3. Tak, czyli jednak tylko jajko było tutaj źle przygotowane ostatnio. Dobra, w takim wypadku lecimy dalej. Zobaczmy co jest następne. Szarlotka. Tym razem to było chyba golenie, tak? Ty sąsiad będzie się właśnie golił. I cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. Pozdrawiam rodzinkę, która jak zwykle musiała przerwać. Oj, co jest? Super, kliknę poza okno. Oj, to mogło być zgubione w skutkach. I okej. Chyba mamy już wszystko. Standardowo najpierw postaram się zebrać co się da, zanim to zrobimy. I podejrzewam, że po prostu to, co ostatnio źle było, czyli nie było, przeglądałem trochę odcinków ostatnio, tak dalej, swoich,
prawdopodobnie te dwa. Ale nie jestem pewien, więc spróbujmy po prostu zrobić wszystko w taki sposób, że żeby na końcu po prostu skorzystać z flamastra i jajka, więc... Dobra. Do szafy. Do szafy, Woody. Nie mamy dużo czasu. Szybciej, sąsiad. Już mówiłem ci, że nie mam całego dnia. Aj, ta gra mnie nie lubi. Czemu nie ma żadnego moda, który po prostu jednym kliknięciem potrafi przyspieszyć sąsiada? Ja bym tu upływ czasu też, ale po prostu przyspieszyć sąsiada, żeby szybciej łaził, kiedy się tego chce. No, używaj tego mydła. Oj, mydła kleju wszystkiego szybko, zanim sąsiad tu przylezie znowu. Proszę cię, Woody. Dobra, zostały te dwa. Jeśli teraz wyjdzie w ten sposób, jak mówiłem, co prawdopodobnie wygraliśmy. No, ale zresztą mówiłem, to jest pierwszy sezon, więc tutaj to pewnie będzie easy. Bardziej się boję tego, co będzie w drugim, w trzecim. W sumie najbardziej chyba w trzecim, bo tam to w żadnym poziomie nie udało mi się 100% zyskać. Nie, niestety. Taki urok grania w tą grę na ślepo prawie. Ja wiem, trudno mówić na ślepo, jak się już kiedyś przechodziło całość w ogóle. Ale no, spokojnie. To było tyle lat temu, że już nie pamiętam za dużo. Dobra, wrócił się na mydle, zaraz zobaczę to. Okej. Jak na razie zapowiada się, że wszystko zrobiliśmy dobrze. Nie wiem tylko jak z tym, chociaż... W sumie to jest bardzo solidne wytłumaczenie, co zrobiłem źle. No patrzcie, przecież jak wrócę stąd, to już będzie za późno, żeby po prostu zareagował na cokolwiek innego. Przez to, że... No, uspokoi się, jeśli nie zobaczy czegoś po drodze. Tak samo jajko nie można w połączeniu z tym dawać. Jajko za długo trwa, potem podgrzewa i się też łańcuch wyłączy, że tak nazwę, czyli tam ciąg zawałów. No w ten sposób no, prawdopodobnie będzie sensowny. Oczywiście mówię, że to wszystko na bazie spekulacji. Jeśli będzie źle, to nie wiem, co zrobię. Ale jak na razie wszystko wygląda dosyć dobrze, więc może jest jeszcze dla nas nadzieja. Nikła, jakaś taka pojedyncza wiązka nadziei czy coś. Prawdopodobnie jedyne sensowne wyjaśnienie. Dobra, sąsiad. Idź ta. Po prostu idź ta. Szybciej. Proszę cię, sąsiad. Okej. Dobra, zobacz jajko i... Zdążyliśmy. Dobra, mamy stówkę. Jest dobrze. I uwaga, uwaga. Dziękuję bardzo. W sumie... Teraz został nam strzał w okienku i czas na kąpiel. Jeśli chodzi o sezon pierwszy. Raczej nie będzie to wielki problem. Ale no. Tym razem... Może... Powiem wprost. Nie wiem jak to zrobić. Jak oglądałem, nawet nie wpadłem na żadne pomysły. Poza tym, że no... Trzeba to pewnie przestawić w jakieś mydło, cokolwiek. Więc... Tym razem zobaczymy się, jak już będę po prostu wiedział co, jak i gdzie. Dobra, wróciłem. Odkryłem już sposób, jak to zrobić. No i szczerze jest nawet łatwo. W moim odczuciu przynajmniej, żeby nie było. Odkryłem sposób na to wszystko. Jedno, co tak naprawdę nas ogranicza, że tak nazwę, to to, że musimy zadzwonić w momencie, kiedy on będzie zajmował się obrazem. Na tym wszystko jest już bardzo proste. Więc nawet nie będę się przejmował jakoś szczególnie. Prawda, trochę się spóźniłem, żeby to zrobić idealnie, optymalnie, ale spokojnie dam radę. Okej. Damy radę, wierzę w to. Ja sobie klumkę. Tam po prostu klikam w przyciski. I okej. Dobra. Mam nadzieję tylko, że niczego nie pominąłem. Czarny flamaster po nutach.
Mówię, trzeba po prostu iść cieniem sąsiada. Nic dodać, nic ująć. Nie jest to nic trudnego, tylko tyle, co właśnie muszę mówić. Jak będzie obserwował obraz, trzeba wtedy też ruszyć telefon. I nic poza tym takiego wielkiego. O, teraz na chwilę spokój. Musimy... Nie, to. Trzeba jeszcze podejść trochę bliżej. Tutaj mniej więcej, gdzie piłka wpadała. Niech się nie mylę. No i po prostu idealnie szybko powinieneć piłkę, to wtedy zdążymy zrobić wszystko. Dobra. Zdążyliśmy. Uwaga, uwaga, wchodzimy teraz tylko do góry. Czekamy, aż on zajmie się tym wszystkim. Kiedy dosłownie będzie przy obrazie, co dzwonimy. Damy radę, będzie stówka. I raz jeszcze szczerze przyznam, nie mogłem doszukać się stówki w następnym. Żeby było, sprawdziłem oba na raz, nie doszukałem się. W tym już wszystko załatwione, jak mówiłem. Natomiast w tym drugim niestety nic. Więc sprawdziłem w necie, okazuje się, że po prostu trzeba zrobić, że tak nazwę, wszystko jego cieniem w momencie, kiedy on ma, jak to się nazywało, no, napuszczoną wannę, z tą różnicą, że nie wstawiać, jak to się nazywa, nie wrzucać papieru toaletowego od początku. Dobra, dzwonimy. Udało się chyba. Więc pokażę wam też to, nawet to najgorsze, będę musiał się męczyć z drugim sezonem. No, czyścił obraz i od razu idzie telefon. Idealnie, tak jak miało być. A przynajmniej tak jak miało być w moim odczuciu. Oczywiście podkreślam po raz kolejny, tutaj jestem prawie pewien prawidłowej kolejności. Sam odtworzyłem prawie, że idealnie, ale poza tym to niestety nie wiem. I uwaga, uwaga, uwaga. Chcę standardowo na mydło. Chyba się udało. Ja. Zdecydowanie się udało się. Dziękuję bardzo. Zwycięstwo. I teraz najgorsze. Bo szczerze, tutaj będzie dużo łażenia, mało robienia, że tak nazwę. Przez większą część dnia. Ale spokojnie, damy radę. Okej, szybciej, Juli. Musisz zebrać wszystko, co jest. Bierz szybko swej taśmy. Idź cieniem sąsiada. Butelka i jajko oczywiście. Okej, teraz włączy wannę i idzie do góry. Jeszcze nic oczywiście nie możemy robić. Chciałem po prostu napełnić butelkę. I teraz najlepsze, co trzeba zrobić. Uwaga, uwaga, wielka tajemnica. Trzeba czekać. Po prostu, żeby się to udało, musimy poczekać na ten moment, kiedy on będzie miał napuszczoną wannę. Po raz drugi, najwcześniej. Jeśli się zresztą rzeczy wyrobimy. I pociągam wszystkie łapki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czegoś brakowało, ale... Pewnie wszystko jest, tylko powiedzmy combo, jak zwykle daje plus 1. Dobra, zaraz już będzie ten moment, na szczęście.
nie trzeba będzie się przejmować tym, że no jeszcze nie wiadomo jak długo trzeba czekać. Mówię, ostatnie okrążenie. Wiem, że czasu mi starczy, ale powinno, więc nie ma co marudzić. Mam? Dobra, teraz napuści wanny i będziemy mogli już idealnie iść za nim robić wszystko. Chyba, że coś zepsułem. Nie, nie sądzę, chyba wszystko jest w porządku. A nie. Tu też powinno być mleko, wszystko przygotowane, nie, zepsułem. Dobra. Może będziemy się widzieć po prostu jak już to dopracuję. Dobra, teraz musimy być już naprawdę ostrożni, bo zaraz będzie ten moment, którego nie możemy przegapić, jeśli chcemy to zrobić. Obecny moment jeszcze możemy poczekać chwilę, jeszcze pochodzić za nim. Dobra, teraz jak się wykąpię, to tak, chodzimy za nim i po jego czynnościach od razu ustawiamy to wszystko już, żeby po prostu jak się wykąpię, było gotowe, oprócz tego i papieru toaletowego. Teraz szybko, szybko. Dawaj, sąsiad. Dobra. Damy radę, wierzę w to. Nie wiecie co chyba. Prawdopodobnie będę się teraz na dwa odcinkiem. Patrzę co czasem, to mało zaczyna brakować. A nie ukrywam, nie ukrywając samego siebie, no nie jest najlepiej u mnie teraz z czasem. Dobra. Prozek mamuśki. Powinniśmy spokojnie zdążyć. Mydło. Na porost włosów i czarna pasta. Dobra, wkurza się na jajko. Jak mówiłem, sezon drugi, trzeci wyprocentujemy już w następnym epizodzie. A na dzisiaj to tyle. Napaście mówiąc. Po prostu na tym kończymy, bo widzę, że trudno było mi to znaleźć. Wykonać jeszcze trudniej. Trzeba w sumie znaleźć, no dowiedzieć się jaki błąd popełniałem tutaj zazwyczaj. No więc rozumiecie. Też nie mam tak czasu. No, może okaże się, że wrzucę powiedzmy to wszystko w jeden dzień. Jeśli będę miał chwilę. Może będzie to na przestrzeni dwóch dni. Nie mówię tak, nie mówię nie. Się zobaczę jeszcze jak to będzie. Ale no. Pewnie po prostu na pewno na przestrzeni dwóch odcinków. Dwóch odcinków. Teraz kiedy on oczywiście tam wlazi. Tak, wlazi, włazi. Szybko do szafy. No i tyle. Więcej nie umiem po prostu powiedzieć. Jeśli to co słyszałem będzie prawdziwe, to się udało, jeśli nie to niestety. Ale no powinno być dobrze. Dobra, jest włochaty. Zaraz będzie pobrudzony znowu. Super. Jeszcze trzy pułapki, czyli idealnie. Uwaga, uwaga. Idealnie na styk wlazłem z szafy. On teraz podejrzewa swój album rodzinny. Potem szybko będzie biegł na klopa. Pojmuć to ma dać 100%. Zobaczymy.
Zaraz będzie wielka prawda. Tak. Mamy 90, no i dziesiątka powinna tutaj wskoczyć, jako że szybko przybiegł. Się wkurza, że klop jest zniszczony, chociaż miał wymiotować właśnie. Trochę nienaturalne, ale okej, okay, jest. I dobra. W ten sposób mamy pierwszy sezon już na 100%. Nie będę ukrywał, tak się namęczyłem z tym, żeby w końcu wczaić co i jak. No ale jak widzicie, mam jeszcze trochę do nadrobienia. Wszystkie te pozostałe będą w kolejnym epizodzie. Przy czym z góry powiem, przygotuję się już na to, na zasadzie będę wiedział co, jak, gdzie. Na własnych próbach, może na jakichś podpowiedziach, chociaż prawdopodobnie na własnych próbach. Rozumiecie, że po prostu potem nie było nieporozumienie, że znowu będę robił puste przebiegi, czy tam długo czasu marnował, czy coś, więc no po prostu dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.